Chrystus zmartwychwstał, alleluja. Pozdrawiam wszystkich, którzy obecnie są z nami w tej łączności medialnej z Przemyskiej Bazyliki Archikatedralnej. To wyjątkowe miejsce, które podczas podróży apostolskiej w 1991 roku, 2 czerwca, odwiedził papież Jan Paweł II. Rozpoczynamy domówkę u Jana Pawła II. Chcemy przygotować się na setną rocznicę jego urodzin, którą będziemy przeżywać w najbliższy poniedziałek. Tu, kiedy możemy stanąć przy jego obrazie umieszczonym przy ołtarzu Matki Bożej Jackowej w Bazylice Archikatedralnej, wspominamy słowa, które niegdyś Ojciec Święty wypowiedział, podkreślając więzy łączące go z naszą ziemią, z jej bogatą przyrodą, z jej gorliwym prezbiterium i społeczeństwem. Ojciec Święty wspomniał także: wiele jest miejsc na waszej ziemi, które na stałe noszę w pamięci i w sercu, do których wracam w modlitwie. Chciałbym teraz, drodzy telewidzowie, zabrać was na wyjątkowe spotkanie. Na spotkanie z księdzem arcybiskupem Józefem Michalikiem. Będzie to czas świadectwa, będzie to czas wspomnień, będzie to chwila, kiedy zatrzymamy się przy Ojcu Świętym Janie Pawle II, który odegrał szczególną rolę w życiu i posłudze księdza arcybiskupa Józefa Michalika. Zapraszam zatem obok naszej Archikatedry Przemyskiej do domu księdza arcybiskupa. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Pozdrawiam wszystkich, którzy łączą się razem z nami z pięknego miejsca w Przemyślu, gdzie gościmy w domu księdza arcybiskupa Józefa Michalika, którego serdecznie pozdrawiam i witam. Szczęść Boże. Mógł zapłać. Księże arcybiskupie, rozpoczynamy czas domówki u Jana Pawła II. To czas, kiedy chcemy przygotować się przez takie triduum na obchodzenie jego setnej rocznicy urodzin. I cieszymy się, że możemy spotkać się z księdzem arcybiskupem jako świadkiem spotkań ze świętym ojcem, papieżem, naszym rodakiem. Właśnie i tak na samym wstępie chciałbym zapytać, kiedy rozpoczęła się znajomość księdza arcybiskupa, może nie samym papieżem, ale już wcześniej arcybiskupem, czy też kardynałem Karolem Wojtyłą. I czy ksiądz arcybiskup pamięta jakieś doświadczenie, które wywarło na księdzu arcybiskupie takie piękne doświadczenie, które do dzisiaj pamięta? Z księdzem Karolem Wojtyłą właściwie pierwszy mój kontakt to był z jego książką w seminarium, która była wtedy takim bestsellerem kościelnym. To była Miłość i odpowiedzialność. Bardzo ważna książka z nowym spojrzeniem na rodzinę, na miłość ludzką, tę małżeńską. Czytaliśmy tę książkę z takim pewnym wysiłkiem, bo to była nowa forma przedstawienia, ale pełna treści, bardzo bogata. Potem dowiedziałem się, że tę książkę Ojciec Święty pisał we współpracy z lekarzami, z małżeństwami i to pewną wartość życiową stanowiło. Natomiast potem bezpośrednie kontakty takie bliższe z kardynałem Wojtyłą to właściwie nawiązałem dzięki kardynałowi, bo ksiądz kardynał mieszkał w papieskim kolegium polskim w Rzymie, gdzie ja też byłem studentem. Pamiętam, że zapowiedział nasz ówczesny rektor przyjazd księdza kardynała, wyszliśmy go powitać na dworzec. Ksiądz kardynał przyjechał razem z kardynałem prymasem i ksiądz prymas zaraz tam został otoczony kilkoma dyplomatami i bo to oficjalna taka chwila powitania, a kardynał Wojtyła przywitał tych ludzi, których tam było kilkanaście osób. No więc i potem wsiadł do samochodu i pojechał na swoje spotkania w stolicy apostolskiej. Na obiedzie nie był, natomiast na kolację przyjechał. Rektor powiedział, że przyjeżdża na kolację, więc wypada się przywitać z księdzem kardynałem przed posiłkiem jeszcze, czyli wyszliśmy na taki hol przed refektarzem. Ksiądz kardynał przychodząc do nas zaczął się witać z wszystkimi studentami, dokładnie omijając tych, którzy byli na dworcu. Dowód, że pamiętał i bezbłędnie to uczynił. Potem, że dał nam lekcję wszystkim. Ja byłem z moim kolegą świeżo, przybyliśmy wtedy do Rzymu.
to wszystko nas interesowało, ale od tej pory tych studentów nie było tylko dwóch czy trzech, ale byli wszyscy na dworcu kolejowym. Bez słów pokazał, gdzie leży sposób na nawiązywanie kontaktu z ludźmi. Te spotkania w Kolegium Polskim, studenckie spotkania z księdzem kardynałem, odkrywały jego osobowość już wtedy, że to był człowiek bardzo bezpośredni, przystępny. Wielokrotnie włączał się w te różne inicjatywy kolegiackie, koleżeńskie nasze. Niekiedy bywało, że gdzieś tam byliśmy w sali takiej, na takim zebraniu, spotkaniu towarzyskim, koleżeńskim, śpiewając tam oazowe piosenki czy harcerskie. I wieczorem ksiądz kardynał wracał z jakiegoś spotkania i dołączał się do nas. I jeszcze tam gdzieś do 11 w nocy śpiewał razem, wypytywał, żartował. Umiał się zniżyć do człowieka, chciał być blisko tego człowieka, z którym rozmawiał. Zaproszony na obronę doktorską czy na jakieś inne spotkania, nigdy nie odmawiał, studenckie, zawsze przychodził, zawsze był taki, bardzo był bliski. Stąd potem także, jak jakiekolwiek sprawy były, czy coś, wiedziałem, że można do księdza kardynała ze spokojem i z zaufaniem się zwrócić. I widać, że ten czas tak wpłynął na tę znajomość, że do dzisiaj ksiądz arcybiskup pamięta te sytuacje, które no, wywarły takie piękne wrażenie, ale na pewno takim pięknym wspomnieniem w życiu księdza arcybiskupa jest decyzja o wyświęceniu na biskupa, jest decyzja odnośnie daty święceń, bo sami pamiętamy z opowieści księdza arcybiskupa, że to dzień był taki szczególny, który no, zapisał się datą 16 października 1986 roku. Jak ksiądz arcybiskup wspomina tę chwilę? Są takie momenty rzeczywiście obiektywnie ważne, ale także i subiektywnie formujące myślenie człowieka. Ja potem po studiach w Rzymie wróciłem do Polski i po 5 latach znów miałem wrócić do pracy w Rzymie, w Papieskiej Radzie do Spraw Świeckich za Pawła VI. I w tym czasie także ksiądz prymas Wyszyński powierzył mi odpowiedzialność za Papieskie Kolegium Polskie w Rzymie, gdzie się zatrzymywał ksiądz kardynał Wojtyła. Stąd właśnie z tego kolegium przy Piazza Remuria w Rzymie kardynał Wojtyła pojechał na konklawę, to pierwsze i drugie, więc myśmy go żegnali, właściwie przygotowywaliśmy wspólną modlitwą. Nie wiedząc, że to będzie właśnie ten wybraniec Pana Boga przez głosy kardynałów. Ale wewnętrznie przygotowywaliśmy się. Ja byłem tak na wiele procent nastawiony na to, że to może nastąpić. I przygotowywałem także siostry, braci, księży, którzy tam byli. Natomiast właśnie jak ksiądz kardynał został wybrany papieżem, ten kontakt się nie skończył. W rok po wyjeździe z kolegium ksiądz Dziwisz zadzwonił do kolegium, że Ojciec Święty przyjedzie odwiedzić kolegium i przyjechał na kolację, na spotkanie. Zaprosiliśmy gości, zaprosiliśmy tych, którzy tam byli związani z kolegium. No więc potem niejednokrotnie przy różnych okazjach Ojciec Święty zapraszał na spotkanie takie całkiem prywatne, na obiad czy na kolację, na rozmowę, potem na jakieś oficjalne, jak całe kolegium szło. Był bardzo ludzki, na przykład idziemy z księżmi, studentami i jest zorganizowana loteria z tych drobiazgów, z tych prezentów, które Ojciec Święty otrzymywał w czasie audiencji. Losy są i teraz każdy losuje i Ojciec Święty no, te drobiazgi przekazuje, te pamiątki takie. Z tego okresu księża, studenci, no, każdy coś tam właśnie wynosił. Nie tylko te drobiazgi, ale też taką pamięć kontaktu z papieżem, który miał dalej poczucie humoru. Przy całej odpowiedzialności i ciężarze gatunkowym jego nauczania, to pomagało przyjmować
te postulaty współczesnego Kościoła. Potem, kiedy zaistniała ta okoliczność, że ja miałem być wyświęcony na biskupa, tę wiadomość przekazał mi ksiądz kardynał Glemp w Warszawie, ponieważ to było w wakacje i już umówiliśmy się na termin tych święceń, ale ja wspomniałem księdzu kardynałowi, że notujemy sobie w kalendarzach, ale niech ksiądz kardynał wybaczy, mnie wypada powiedzieć Ojcu Świętemu o tej nominacji, która zależała od papieża, ale też i zaprosić go. Ksiądz kardynał zareagował, mówi, daj spokój, nie wolno papieża wytygować, nie wypada, nie, to nie. Ja mówię, ja też tak uważam, ale no, mnie wypada. Te moje relacje do papieża, ale papieża do mnie, wydaje mi się, są tak ważną rzeczą, że ja nie mogę tego pominąć. Wróciłem do Rzymu i jest telefon od księdza ówczesnego prałata Dziwisza, żeby przyjść tam na kolację. Jestem na tej kolacji i Ojciec Święty mówi, no, z kolegium mnie wypuściłeś, się nie przejmowałeś, a teraz wracasz do Polski, więc jak to będzie? Ja mówię, że nie wrócę, jak Ojciec Święty do tego rąk nie dołoży. A kiedy? To była racja, która mnie samego zdumiała. To jest właśnie wielkość człowieka. Ja wielokrotnie miałem okazję powiedzieć w sobie samemu, że tylko wielcy ludzie potrafią zauważyć małego człowieka. I papież zdecydował się, kiedy? Ja mówię, no kiedy Ojciec Święty będzie uważał. A nie ma dnia, wszystkie dni zajęte. Ja mówię, no jest wolny 16 października. Dlaczego? Wiedziałem. A mówi, jest wolny. Bo zawsze 16 października o 17 Ojciec Święty zapraszał mnie na taką mszę świętą, bardzo prywatną, bardzo w kaplicy. To była godzina wyboru jego na stolicę Piotrową. I on uważał, że tych ludzi, których Pan Bóg mu w tym czasie nawet nam by się zdawało przypadkowo postawił, on uważał, że oni są postawieni przez Pana Boga. I z nimi chciał spędzać na modlitwie i później na takiej rozmowie przy kolacji ten dzień. Ten dzień był zawsze wolny od zajęć, to był dzień modlitwy, skupienia. Ja w takim przekonaniu, że to jest właśnie dzień, że no to jest. A zdążysz się przygotować, a to był już czwarty, ogłoszono 4 października. Mówię, no ja tylko rekolekcję mam odbyć, a resztę to co ja się będę przygotowywał, to Duch Święty się przygotował, a jeśli się przygotował, no więc, no to dobrze, to i gdzie? I zaraz ustaliliśmy, że to będzie w Bazylice Świętego Piotra, dlatego że wtedy Kaplica Sykstyńska, bo Ojciec Święty na przykład arcybiskupa Szymeckiego wyświęcił w Kaplicy Sykstyńskiej, ale mówi, bo zajęta, bo są remonty, no to tam. Tam odbyło się to właśnie, ta konsekracja. Wszyscy byli zdumieni, bo cóż to taki tam księżyna gdzieś z Polski, gdzieś tam rektor w jakimś tam kolegium polskim, co to tam wielkiego znaczenia tam w mentalności tego świata nie miało. No i tu papież sami jednego księdza święci. Oczywiście, że bardzo przeżyłem te święcenia. Poprosiłem Ojca Świętego o kazanie, żeby mi wytyczył program w tym kazaniu. Papież żartował trochę tak, o ja stary mam młodemu wyznaczać się, męczyć, myśleć ty, ale oczywiście ja wiem, no przyda się i Ojcu Świętemu i mnie się to przyda. I rzeczywiście ja często sobie czytam to jego kazanie. Właśnie tak to wyglądało. Taką pamiątką, myślę teraz dla nas, kapłanów, których ksiądz arcybiskup wyświęcał, jest też słowo, które do nas ksiądz arcybiskup osobiście również napisał, bo taką pamiątkę mamy, więc widać to, co pozostawił Ojciec Święty w sercu księdza arcybiskupa, nadal owocuje, owocowało przez lata posługi w naszej archidiecezji. Wiemy, że papież Jan Paweł II chciał spotykać się z młodzieżą,
I czymś takim wymownym stało się, począwszy od roku 1985, ksiądz arcybiskup wpisał się właśnie w posługę pasterską Kościoła Świętego, spotkania z młodymi, które Ojciec Święty zainicjował w świecie, a ksiądz arcybiskup, przychodząc do naszej archidiecezji, właśnie zapragnął, żeby młodzi się spotykali, zwłaszcza przed Niedzielą Palmową. Czy to była odpowiedź na to, co Ojciec Święty Jan Paweł II podczas swojego pontyfikatu zaproponował młodym całego świata? Myślę, że są takie wzorce nawet zachowań zewnętrznych czy metod duszpasterskich, które trafiają do ludzi, do konkretnych, do pewnych ludzi, potem się rozszerzają. Właśnie między innymi chociażby taki sposób właśnie, są pewne sposoby takiego kontaktu z młodzieżą. Tu jest jego stosunek do młodzieży, do człowieka, był stosunkiem zaufania. Ojciec Święty miał to do siebie, że on ufał ludziom, ufał młodym. Ja pamiętam ten rok jubileuszowy, święty, z odkupienia, kiedy były różne pielgrzymki organizowane i Ojciec Święty w pewnym momencie zaprosił sekretariat Papieskiej Rady do Spraw Świeckich i mówi na tym spotkaniu, słuchajcie, były wszystkie pielgrzymki stanowe, zawodowe, i mężczyzn, i kobiet, oficjalne spotkania, młodzieży nie było. I mówi naszemu kardynałowi, że trzeba zorganizować spotkanie z młodzieżą. Ksiądz kardynał, jak Ojciec Święty sobie życzy, no tak, ale nie. Wszyscy odradzają. Dzisiaj nikt młodzieży nie jest w stanie zgromadzić. To lepiej zostawić to w spokoju. Ojciec Święty mówi, jak to nikt? Nie. Czytajcie znaki czasu. Teze gromadzi, fokolary nie gromadzą, neokatechumen gromadzi. Nie bójcie się zaufać tym ludziom. No to dobrze. Na kiedy mamy zaprosić tych ludzi, papież pyta. No to my się zastanowimy, skonsultujemy młodych i damy Ojcu Świętemu znać. No dobrze. Wróciliśmy do biura, kardynał rozporządził, kto do kogo dzwoni, kiedy zebranie, spotkanie będzie z tymi odpowiedzialnymi za te ruchy, wspólnoty kościelne. Czyli za tydzień się dowiemy od nich, za dwa tygodnie powiemy Ojcu Świętemu i tak dalej. W niedzielę najbliższą słuchamy na Anioł Pański, papież ogłasza, będzie spotkanie z młodzieżą w najbliższą niedzielę palmową. To była reakcja, że Ojciec Święty jak powiedział, no to trzeba szybko mu powiedzieć, po co się zastanawiać, czy przyjdą, czy nie przyjdą. No więc zaprosił i było bardzo dużo tej młodzieży, to nie ma wątpliwości, że to tam się liczy w dziesiątki, w setki tysięcy. Do tego stopnia, że nawet miasto nie było przygotowane na taką ilość młodzieży i bardzo się przerazili tym, zwłaszcza ci ludzie ze służb specjalnych, policja, porządkowi, gwardie różne, że to będzie bałagan. A zdumienie było ogromne, że nie było żadnego bałaganu, żadnych rozróbek, bo ta młodzież przyjechała wiedząc, po co przyjeżdża. I to było spotkanie, 2 godziny czy 3 godziny przed samym spotkaniem tej młodzieży pierwszym z Ojcem Świętym dzwoni premier, socjalista, niepraktykujący, znany, że niewierzący, i że on chce być na tym spotkaniu. Przyjechał, trudno odmówić, to przecież premier rządu włoskiego. To jest, znaczy byli zaskoczeni ludzie, że ten sposób kontaktu z młodzieżą, zresztą sama młodzież, przecież papież stawiał im wymagania. To nie było, że ich głaskał, chwalił, czy ich tam jakoś próbował kupić tanim kosztem. To były, jak chodząc między tą młodzieżą, nieraz pytam, dlaczego wy słuchacie tak tego? A to przecież w kilku językach, czyli jak mówił po francusku, to 5 minut, to do następnego języka minęło 20. I trzeba było milczeć. I oni to wsłuchiwali się. I potem mówią, bo ten papież mówi jasno i stawia nam wymagania,
których my nie dociągniemy, ale jednak to nie jest przekreślające. Pokazuje drogi wyjścia. To było, myślę, że też takie doświadczenia i to zostało. I myślę, że warto to robić. Nasze doświadczenia miejscowe z tą młodzieżą. Ja, jak przyszedłem do Gorzowa, też tam robiliśmy te trzydniowe spotkania i się zawsze udawały. Dlatego, że i tutaj nasze te spotkania z młodzieżą, te SMAP-y, to jest to ten Dzień Młodych, który angażuje parafię konkretną, bo chodzimy po poszczególnych miastach, rodziny, w których spędzają ci ludzie. To jest jakaś wspólnotowość, jakieś zaufanie. Dzisiaj w tej anonimowości ludzi, że w jednym bloku się nie znają ludzie między sobą, to trzeba na to zwracać uwagę i te formy promować. I myślę, że to jest też w jakiś sposób też i szkoła organizacji dla księży. Po takich spotkaniach ja na przykład to widziałem, ilu księżom mogę pewne sprawy powierzyć. Bo on się sprawdził. Jeśli on się sprawdził w przyjęciu 5000 młodych ludzi po rodzinach, przygotowali, to i ten proboszcz jest gorliwy i ten wikariusz, który to robił, jest gorliwy i ci, którzy mu pomagali, i ci samorządowcy, i ci świeccy, i te ruchy, które muszą przygotować animatorów, mają sens i klucz duszpasterski w ręku dodatkowy. Myślę, że to czasami warto podpatrywać innych i z ich doświadczeń skorzystać. Chociażby jak ja, próbowaliśmy my tutaj w Przemyślu skorzystać i próbujemy z doświadczeń świętego Jana Pawła II. Pozdrawiamy zatem serdecznie wszystkich uczestników SMAP-ów poszczególnych, a było już ich dość wyjątkowo dużo. W tym roku mała przerwa, ale to nie przeszkodziło, aby młodzi właśnie spotkali się teraz na domówce u Jana Pawła II, a korzystamy ze świadectwa księdza arcybiskupa Józefa Michalika. Księże arcybiskupie, wśród tych wielu spotkań czymś wymownym są podróże apostolskie papieża Jana Pawła II. I jedna z nich dotyczyła też naszego Przemyśla, dotyczyła też później Krosna, zwłaszcza kiedy ksiądz arcybiskup jako metropolita przemyski podejmował posługę w naszej archidiecezji. Jak to spotkanie zapisało się w sercu księdza arcybiskupa? No, też jest ciekawa historia poprzedzająca to spotkanie, że Ojciec Święty szukał okazji. To jest też piękne. Patrzcie, papież, który może zdecydować, on nie chciał narzucać. On chciał, żeby to wychodziło od zewnątrz. On szukał okazji, żeby przyjechać do Polski, ale żeby przyjechać do Krosna, do Dukli, żeby przyjechać tu do nas, do przemyskiej diecezji. I kiedy nadarzyła się ta okazja, że miał być ogłoszony błogosławiony Jan z Dukli święty, miała być kanonizacja, to Ojciec Święty powiedział stop. Te kanonizacje nie wyznaczamy terminu, bo zawsze papież przy ogłoszeniu wyznacza termin ustalony uprzednio, kiedy będzie ogłoszona kanonizacja. Nie ustalamy terminu, bo to w późniejszym terminie i ja chciałbym to na miejscu tam odbyć. To ze 2 lata trwało, kiedy w Skoczowie zobaczył napis Dukla czeka. Był bardzo zadowolony z tego napisu. Mnie woła, widziałeś? Widziałeś? Dukla czeka. Potem kilka razy, na co czekasz? Mobilizuj, dopinguj mnie, żeby to się odbyło w Dukli. No więc ja zrozumiałem, że wola Ojca Świętego i bardzo się ucieszyłem. Zaczęliśmy przygotowywać. No ale gdzie? Dukla za mała, bo to się nie zmieści. No to w Krośnie. No i dlatego było i w Dukli, i w Krośnie. Przygotowaliśmy to spotkanie. To też było bardzo wymowne, że w Krośnie tych ludzi było bardzo dużo. Ale że Krosno właściwie żyło tym przygotowaniem. Jak ja dojeżdżałem z miesiąc przed samą kanonizacją, żeby tam być, przypilnować, zwrócić uwagę, bo zaangażowani byli bardzo mocno i ksiądz prałat Kaczor i pan Zimka jako prezydent bardzo współpracowali ze sobą, no ten budowany ołtarz, ale ja ceniłem obecność ludzi. Krośnianie szli ciągiem takim, cały czas taką procesją szli, to była ich sprawa.
Oni chcieli się włączyć, przynajmniej zobaczyć, że, no, być tam, że to się coś dzieje. Też ciekawostka taka, że to jest jedyne miasto chyba, które co roku obchodzi rocznicę tego przyjazdu papieża. Docenili sobie, tam wiele inicjatyw powstało. To nie jest to samo miasto, to nie jest już ta sama ludność. Oni zobaczyli, że skoro, że papież ich docenił, papież wśród nich był, oni byli dla tego papieża ważni. Ojciec Święty miał chęć też przyjechać jeszcze na dłuższy pobyt do diecezji. Te Bieszczady mu były bardzo bliskie i drogie, no ale nie wyszło. Niemniej bardzo był wdzięczny także za to spotkanie. Często wspominał, jak się tam było u niego. I nawet i ci ludzie z otoczenia wspominali ten wielki kilkutysięczny chór, kilkutysięczna orkiestra. To nawet dla Watykańczyków, którzy byli obyci z podróżami i z sentymentami miłości i przywiązania do papieża, to dla nich też było to zaskoczenie, że ci ludzie tak to bardzo przygotowywali i tak to bardzo przeżyli. W moim sercu też pozostała ta pielgrzymka, bo jako siódmoklasista mogłem w niej uczestniczyć. Stąd Krosno jest dla mnie tym szczególnym miejscem obecności Jana Pawła II i wyjątkowa pieśń, o której ksiądz arcybiskup wspomniał w wykonaniu właśnie chóru. Oto jest dzień. I ten dzień tak się zapisał, że ziemia krośnieńska cieszy się teraz sanktuarium Jana Pawła II. No, to jedyne sanktuarium w diecezji. Już dzisiaj informujemy, że w poniedziałek na zakończenie domówki w setną rocznicę urodzin Jana Pawła II w sanktuarium Jana Pawła II w Krośnie będzie sprawowana uroczysta msza święta, na którą serdecznie zapraszamy. Księże arcybiskupie, mówiąc o mszy świętej, a przeżywamy obecnie rok duszpasterski w Polsce, który skupia naszą uwagę na wielkiej tajemnicy naszej wiary. Ksiądz arcybiskup wspomniał, że widział papieża, jak odprawia mszę świętą. Na pewno wiele innych było jeszcze momentów, kiedy sam ksiądz arcybiskup uczestniczył w sprawowanych mszach świętych. Jaką pobożność eucharystyczną ksiądz arcybiskup dostrzegał w Ojcu Świętym Janie Pawle II? No, nie jest tajemnicą, że papież bardzo przeżywał Eucharystię. To trzeba powiedzieć. Znaczy, to dla niego była realność ofiary Chrystusa, w którą on się włącza. To się czuło, koncelebrując z nim czy będąc. Ale płynęło to z bardzo długiego przygotowania modlitewnego i dziękczynienia. To się, ilekroć byliśmy na audiencjach takich prywatnych na mszy świętej, to zawsze się to sprawdzało, że trzeba było długo czekać. Na przykład po mszy świętej pomodliliśmy się, odbyliśmy nasze dziękczynienia, poszliśmy do tej sali, do tego salonu, żeby oczekiwać na później na zdjęcie, na spotkanie z Ojcem Świętym, na to pozdrowienie. To trzeba było długo czekać, bo to był papież się nie zwalniał i wcale się nie przejmował, że ludzie czekają. Niech się też pomodlą, niech też zobaczą, jak ma wyglądać ta relacja realnego kontaktu, realnego przebywania, tej realnej obecności Chrystusa, którego ja zastępuję, ale którego ja również składam razem z Nim, Ojcu Niebieskiemu, tę ofiarę za ludzi i dla chwały Bożej, dla wynagrodzenia, dla uproszenia Bożych łask. To jest rzeczywiście. Widać było, że i to przygotowanie też, papież mówił o tym, że w modlitwie ma swoją geografię modlitwy. Chodzi po całym świecie jako pasterz najwyższy z modlitwami, żeby to przedstawić Panu Bogu. Dlatego myślę, że to jest też jego źródło, jego siły było i dla nas ta Eucharystia. Jeśli ją będziemy przeżywać we właściwy sposób, przygotowywać się do niej i dziękować za nią i wchodzić w tę tajemnicę osobowego kontaktu z Chrystusem, to będzie ona źródłem niewyczerpalnym do życia na co dzień, do uszlachetniania, do wzrostu w człowieczeństwie odkupionym, do budowania tych perspektyw, radości na ostateczne spotkanie.
Przeżywamy miesiąc maj, miesiąc szczególnie maryjny dla nas Polaków. I Jan Paweł II o tym nie zapominał, zwłaszcza tę relację z Matką Bożą było u niego widać. Czego nas dzisiaj może nauczyć święty Jan Paweł II w tej relacji do Matki Bożej? No, Ojciec Święty rzeczywiście zaufał. To tu stół, cały twój, to ta idea świętego Ludwika Marii Grignion de Montfort, którą jeszcze jako student, probotnik w Solwayu czytał te książki i żył tą ideą. Natomiast to ciekawe też, że papież znał wszystkie litanie na pamięć. I do Matki Bożej, i do Serca Jezusowego, i do krwi Pana Jezusa, i do Chrystusa Arcykapłana. To kiedyś, jak była jakaś okazja, to gdzieś albo w kaplicy była papieskiej ta litania śpiewana z siostrami i z obecnymi, albo papież wychodził na taras. Powietrza więcej troszkę miał okazji. Też był śpiew tej litanii na tarasie papieskim, czy do właśnie. Więc to on żył też tym. To dla niego było bardzo autentyczne. Nie narzucał tego. To nie była jakaś dewocyjność przesadna w sensie takim, że nie korespondująca z życiem, czy jakoś narzucana, jakaś sucha, kostyczna. Nie, to była bardzo jego wewnętrzna pobożność, relacja, że te sanktuaria on odwiedzał w przekonaniu, że skoro to jest sanktuarium, to znaczy Pan Bóg dał ślad, znak, Matka Najświętsza często, że tam chce spotykać ludzi. I dlatego papież nie opuszczał tych sanktuariów, zarówno w Polsce, jako w czasie podróży, ale jako kardynał odwiedzał je przecież, naszą Kalwarię i wiele innych z tych sanktuariów, i Jodłówkę, to była taka potrzeba serca. W tej całej drodze papieża Jana Pawła II przyszedł moment, że wrócił do domu Ojca, wrócił do nieba, gdzie jest cel naszego życia. Jak ksiądz arcybiskup przeżył ten moment? Pamiętam jeszcze te chwile, kiedy na placu świętego Piotra pojawiło się to wołanie ludu, Santo Subito. No i dzisiaj cieszymy się świętością Jana Pawła II, już ogłoszoną oficjalnie, więc mamy owoc tej śmierci, tego życia. No to trzeba powiedzieć tak, że to było zdumiewające, że ostatnie lata Ojca Świętego przecież były latami choroby poważnej, tej niesprawności fizycznej, która dla niektórych ludzi była bardzo takim znakiem zapytania, taką prowokacją, a dla niektórych ludzi okazała się, dla młodych, dla innych okazała się potwierdzeniem autentyzmu tego papieża. Że on to, co kiedyś w sile wieku realizował, to czego nauczał, to teraz stosuje, że on jest aż do końca. On zaufał Panu Bogu aż do końca. Skoro go Pan Bóg postawił na tym miejscu, nie sam siebie wybrał, to uważał, że taki papież jest potrzebny Kościołowi. Ja widziałem i słuchałem licznych świadectw, które przy okazji tej choroby, ale przy okazji śmierci ludzi, którzy wątpili przedtem, mówili, ten papież miał rację. Bo on potwierdził tym trwaniem aż do końca chęć służby Panu Bogu i ludziom. Do tego okna chory wyszedł, nie mogąc już nic, pragnąc pobłogosławić, powiedzieć zdanie. Nie dał rady, bo już był pozbawiony strun głosowych po trachotomii, zaledwie znakiem Krzyża Świętego pobłogosławił. On przekonywał słowem, ale przekonywał gestem, życiem swoim przekonywał. Ja wiedząc, że to się zbliża, to uważałem jako obowiązek pojechania jako przewodniczący konferencji episkopatu, udania się do papieża, w tym już jak leżał w tej ostatniej chorobie w marcu, klinice Gemelli, żeby powiedzieć, no podziękować i być przy papieżu, pokazać, że jest dla nas ważny ten okres choroby jego, że jesteśmy z nim. No, odwiedziłem Ojca Świętego, już wieczór to był, bo
Wtedy widocznie było wolniejszy czas, że ksiądz Dziwisz zadzwonił, że można przyjść. Więc zostałem Ojca Świętego, który mówi, jednak wydobył z siebie te, mówi, uczą mnie mówić. Pokazuje, że nie mogę mówić, ale tu wyraźnie zupełnie powiedział. Ja mówię, no, nieźle idzie, dobrze idzie, ale niech Ojciec Święty się nie martwi, bo milczeniem Ojciec Święty dzisiaj więcej mówi niż głosem. No więc chwilę tam byłem, nie chciałem za długo być. Jeszcze mi ostatnio książkę podpisał i to właśnie pożegnałem. Byłem świadomy i Ojciec Święty był świadomy, że to już jest jego właściwie kres pontyfikatu, że dopływa do tej mety. Potem, jak wiemy, wrócił do domu, bo już chciał w domu swoim, tam wśród swoich chciał przejść do wieczności. To potem się pojawiły właśnie na placu w czasie pogrzebu, pojawiły się te transparenty z przekonaniem, że to był święty człowiek i że można i że warto natychmiast go ogłaszać świętym. I cieszymy się, że to się zrealizowało, że to się stało. Teraz też nie skończyła się jego rola. To jego przemyślenia, te jego decyzje perspektywiczne, jakże często, to długo będą owocować. Ja teraz czytam książkę, którą w zeszłym roku wydano w Polsce chrześcijaństwo Leszka Kołakowskiego, marksisty, który całe życie, ostatnie lata szukał Pana Boga. Bardzo ciekawy człowiek, a uczciwy bardzo filozof. Też o tej fascynacji papieżem tam widzę jego. Nawet mile jestem zaskoczony, że on widzi właśnie widział w tym papieżu też, mówił, że Kościół ratują święci. I on jednym z tych świętych to jest dla niego Jan Paweł II. My jesteśmy wdzięczni, że ksiądz arcybiskup dzisiaj potrafi nas zafascynować właśnie osobą Ojca Świętego Jana Pawła II, bo przygotowujemy się na jego setne urodziny. Można powiedzieć, że już po śmierci, ale tajemnica świętych obcowania nam na to pozwala. Tym bardziej dzisiaj Jan Paweł II może być w domu każdego z nas i nam pomóc. Więc wspominamy 18 dzień maja 1920 roku, kiedy to w rodzinie Karola i Emilii przyszedł drugi syn na świat, Karol. Po tacie otrzymał imię jako junior. Jak ksiądz arcybiskup mógłby właśnie pokazać nam wszystkim i jeszcze uwrażliwić na tę wartość rodziny, którą Jan Paweł II właśnie wyniósł z domu, a później jako papież tym bardziej pokazywał, że w rodzinie to życie się rodzi, w rodzinie to życie się kształtuje. To ciekawe, że właśnie tę wrażliwość Ojciec Święty wyniósł właśnie przez to, że bardzo odczuwał nieobecność matki, ale jednocześnie, że ten ojciec zdobył się na taką formę bycia ojcem, który podjął się niektórych funkcji zastępczych, dlatego że przecież on podjął się prowadzenia domu. Karol miał 9 lat, jak zmarła matka. Ja nawet parę razy zagadywałem Ojca Świętego na temat relacji. No matkę on pamiętał głównie jako chorą, dlatego że w ostatnich latach ta matka przebywała ciągle w takim zwolnionym rytmie. Ta miłość dziecka nawiązywała relacje z matką, no ale to był taki moment, że właściwie on z ojcem potem był związany. I ten ojciec był i ojcem, i matką mu. Potem ten ojciec, którego on pamiętał klęczącego na modlitwie, albo upominającego go, Karol, czy ty modlisz się do Ducha Świętego, do małego ministranta, pytanie ojca. Nie, to się codziennie módl do Ojca Świętego i nauczył go modlitwy do Ducha Świętego. Papież do końca pisał niekiedy, tworzył modlitwy także do Ducha Świętego i inne, to już drżącym takim pismem, charakterem pisma niektóre z nich się zachowały. To jest właśnie, że
On to przejął, to było tak naturalne, że widział wartość tej rodziny, która formuje człowieka. Natomiast dzisiaj w tej sytuacji obecnej widzimy, że to jest wielki kryzys społeczny, bo zanika, nie tylko zanikła ta więź rodzina, ale pewne wartości, które przekazywała rodzina. Poświęcenie dla drugiego człowieka, zaufanie do drugiego człowieka. Dzisiaj ci młodzi często nie mają zaufania do siebie. Bo jak zaufać można, jeśli się tego zaufania nie doświadczyło od dziecka w młodym wieku? To jest dzisiaj wielki kryzys. Stąd papież, widząc to, bardzo na to zwraca uwagę. Już jako ksiądz w Krakowie, potem jako biskup młody, przecież założył ten Instytut Rodziny. Tam doktor Półtaska i małe środowisko, ale nad tym pracowali. Bardzo się przydali Pawłowi VI, potem po wydaniu encykliki Humanae Vitae, przez komentarz, odważny, profetyczny komentarz do tej encykliki, który Paweł VI rozesłał do wszystkich biskupów w całym świecie jako przykład reakcji właściwej i zrozumienia właściwego tych wytycznych, które płyną z Ewangelii, a które w encyklice się pojawiły. Papież Franciszek nazwał świętego Jana Pawła II papieżem rodziny. To jest bardzo słuszne, to jest papież życia, papież świętości, papież rodziny, który ma wiele do powiedzenia ciągle, do zaofiarowania, nie tylko nauką, którą głosi, no wstawiennictwem dzisiaj też swoim. Właśnie, to papież, który został człowiekiem, to papież, który jest z nami teraz jako święty. Czy ksiądz arcybiskup jakąś myśl uważa właśnie z nauczania Jana Pawła II za najważniejszą, którą mógłby nam podać, przypomnieć? No i w jaki sposób Jan Paweł II dzisiaj mógłby przemówić do nas wszystkich, zwłaszcza teraz, kiedy możemy tu z księdzem arcybiskupem być, w tym czasie panującej epidemii, kiedy kontakt z Eucharystią jest ograniczony, a wiemy, czym była Eucharystia dla Jana Pawła II, kiedy wyczekujemy na beatyfikację kardynała Stefana Wyszyńskiego, a wiemy, jaka była relacja z nim, w jaki sposób Jan Paweł II dzisiaj mógłby właśnie do nas przemówić już z okna w niebie? Myślę, to w dużej mierze zależy, na ile się potrafimy otworzyć, jakie potrzeby czujemy. Ten pontyfikat, ten papież, to jest człowiek wielkiego formatu. A ta wielkość jego płynie może stąd, że w jego życiu nadprzyrodzoność była obecna w rzeczywistości tej przyrodzonej, ziemskiej. A ta ziemska rzeczywistość była obecna, wpisana w Pana Boga. To myślę, że to jest, potem z tego wszystkiego płynęła jego mądrość wiekowa, na wieki, aktualność. Dlatego, że Słowo Boże się nie starzeje. Jest ciągle aktualne. W ostatniej książce kardynała Saracha i papieża seniora Benedykta XVI, na początku papież Benedykt mówi, że kryzys kapłaństwa i kryzys Kościoła dzisiaj, kryzys w ogóle świata, polega głównie na tym, że jest błąd metodologiczny w myśleniu, w spojrzeniu. Polega on na tym, że Pismo Święte przestało być traktowane jako Słowo Boże, jako Słowo Boga. To postawiono, że to jest jedno ze słów, obok którego można postawić autorytet mędrca, filozofa, stwierdzenie socjologów, czy mądrych ludzi, czy doświadczenia. Nie. Tu jest właśnie Słowo Boże jest Słowem Boga, trzeba się z nim liczyć. Ja myślę, że to u Jana Pawła II było bardzo ważne, że dla niego to była ta rzeczywistość nadprzyrodzona, on nią żył bardziej niż rzeczywistością ziemską, a może też tą ziemską rzeczywistością żył
w tej obecności Bożej. Myślę też, że to właśnie jest, była jego siła i to jest ta trwałość tego nauczania, na tym polega. Natomiast no, patrzę też, to jesteśmy świadkami, nasze pokolenie ma tę szansę wielką, że żyliśmy w epoce świętych, z którymi przebywaliśmy, modliliśmy się, jedliśmy, radowaliśmy się razem. Czy papież Jan Paweł II, czy kardynał Wyszyński, to przecież są giganci także człowieczeństwa, giganci ducha, ale i wiary. Natomiast ja pamiętam też taką jedno z takich oświadectw papieża, że on był bardzo zafascynowany kardynałem Wyszyńskim. Nawet kiedyś powiedział, mówi, wiesz, ja książkę Osoba i Czyn to napisałem zafascynowany osobowością kardynała Wyszyńskiego. To giganci. Niekiedy koło nas żyją też ludzie wielcy, duchem wielcy, mądrością, wielcy świętością. Warto też patrzeć na każdego człowieka przez ten pryzmat, że Pan Bóg daje tych ludzi, tylko trzeba ich zauważyć. A my dziękujemy księdzu arcybiskupowi, że dzisiaj dzięki wspomnieniom tym, które zostały wypisane w sercu księdza arcybiskupa, mogliśmy tak blisko stanąć Jana Pawła II, mogliśmy właśnie popatrzeć na jego życie poprzez to piękno doświadczeń, które ksiądz arcybiskup przeżył z Ojcem Świętym jako kapłan, później jako biskup. I dzisiaj, ciesząc się właśnie tym wspomnieniem, dziękujemy księdzu arcybiskupowi za to spotkanie i za to świadectwo o świętym, który pozostaje w naszych sercach, a którego setną rocznicę urodzin pragniemy w tym roku obchodzić. Szczęść Boże. Bóg zapłać za to spotkanie. Pozdrawiamy wszystkich, którzy łączą się z nami i tym doświadczeniem będą żyli, bo to słowo, które ksiądz arcybiskup przekazał, jak wspominają, słowo jest żywe, aktualne. I pomimo, że Jan Paweł II jest już po drugiej stronie, on tam czeka na nas. Niech to jego wyczekiwanie i wstawiennictwo wspomaga nas w drodze do świętości. Z domu księdza arcybiskupa podczas naszej domówki u Jana Pawła II pozdrawiam serdecznie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków. Amen.